Witamy serdecznie, jesteśmy na wystawie w miejscowości Rokocin. Wystawa gołębi ozdobnych. Zaczynamy od pierwszej klatki. Nawet nie wiem, co to za rasa, nawet nie wiem. Coś takiego. Pomalutku nagramy. Tu nic jeszcze nie ma, trochę ludzi jest. Jest godzina 9 rano. Wystawa jest otwarta już od 9. Hiszpan jakiś. Miejscowość Rokocin. Jakaś sroczka. Perukarz chyba, to jest kapucyn. Musiałem przetrzeć ponownie ekran. Janek mówi, żeby whisky nagrać. Mokre, ja też mam całą mokrą bluzę. Kapucyny. Malutku. Wystawa Kopruszcza Gdańskiego, miejscowość Rokocin. Dzisiaj i jutro, czyli sobota i niedziela. Ten ładny. Ryś polski. Możliwe. Ładne, nie? Krzyżówkę robił z tymi naszymi elbląskimi. O, całkiem ładnie. Panowie, słabo widać, bo mam zalany ten od deszczu. Ale coś tam będzie widać. To jest tak, jakby było troszkę za mgłą. Słabo będzie widać. Zalany mam ten, wiesz? Zaparował mi. O, to był moje najlepsze z Gdańska. To jest najlepszy mój. Pomału, na wszystko przyjdzie kolej. Widziałem. Tu panowie pokażę wam. Czempion wystawy, 96 punktów. Mgła trochę jest, bo jest zalany, zaparowany mam aparat od deszczu przez targowisko miejskie w Czyszewie. Ale coś tam będzie widać. Za mgłą. Dragony.
mamy lewka polska. Punkty. Do pana Mariana z Gdańska, najmniejszego na wystawie. Mewka polska? Mewka polska. W różnych kolorach. Do pana te whisky tam? Tak, to są białkówki. No pan zrobił krzyżówkę. Krótkodziowe. Z tymi, z naszymi, lnowskimi, tak? Lnowskimi. No, no, no. Krzyżówkę pan zrobił? Bo nowa rasa. No, no, no. A nie ma pan nic? Mam, ale młody. Ile tak oparty, jak pan jeszcze. Młody czy stary? Bo stary to w tej kogotyczkowej. A młody? Uwaga. Paczek słabo widać. Zalany mam ten. W Szczewie nagrywałem i tam woda się dostała. Ale coś tam widać, nie? Coś tam widać. O, takich już szukałem, nie? A to cała tych, nie? Wiesz, nie? To na pewno. Więc ty. Panowie, coraz bardziej robi się mglisto w telefonie. Janek tu chce kupić whisky. Powiedział mu 600 zł za sztukę. A młode 500 za parę. Goło szyjko. Goło szyjki. To też pana, czy nie? To tylko? To jest białówka gdańska krótkodziowa, nowa rasa, wyhodowana przez Mariana Zacharczuka z Gdańska. Nowa rasa. Ale piękne, nie? Bardzo ładne gołąbki. Koronę mają i wszystko mają. No, ile taka parka? No, 600 zł sztuka, gdzieś 1200 parka. 1200 parka takich gołąbków. Jest na co popatrzeć, jest. No jest, no, i koronę mają i wszystko i... Lacze mają, łapcie, wszystko. I pan wchodzi w kosmy z nimi też? W kosmy? Też w kosmy. Jeszcze po tej stronie. Też. Tutaj też. Tutaj to budzi, bo ciepło to... Oglądalność tych gołąbków na internecie, bo to idzie w Polskę. Tak jest. I do Niemiec nawet. Ale to jakie ładne stoi. Ale jakie korony, nie? Tak. To jest podwyżenie. Trochę lat pan przy tym był, nie? No, 30 lat. Ponad 60 poluje te gołąbki. Białostocka Brynka. To dobry z Gdańska. Ta jest fajna. Babcie mają dużo. Babcie przewracają. Ta kawowa też fajna. No ładnie stoi. Widzę, że pan się znana. A też pan to wie? Pa jest piękna. To samczyk, nie? Samczyk. Tam ta samiczka kawowa to samczyk. No samczyki to fajne. No. Przytrzymaj trochę dłużej przy tych ładnych gołębiach, bo jak tak szybko to... Nie, pomału jadę. Pomału. No żeby to zobaczyli. O, jak ładnie stoi. Zaraz będzie większa oglądalność na internecie.